tutaj ładnie zarażowaną przestrzeń, wisi sporo głośników, ekrany, siedzonka, ale to co tym razem pokazujemy to, to nie jest o głośnikach, to jest bardziej o naszych koncepcjach i pomysłach na przyszłość. Nie chodzi o to, żeby tutaj wyprodukować zespół na scenie robić rock and i zrobić hałas, tylko jak zrobić, żeby imersja była dostępna dla wszystkich. To jest chyba najważniejsza rzecz. Żeby połamać te wszystkie granice i żeby można było y, doświadczać imersji zarówno na wypasionym koncercie, jak i w domu w domów ciszy na słuchawkach, jak i nie wiem, w jakiejś przestrzeni wentowej, w muzeum. Y, wszędzie po prostu. Y, I to albo osobiście poprzez mały system, małe rozwiązania, albo poprzez wielkie, rozbudowane systemy nagłośnieniowe. I też chcemy pokazać, że zawartość dźwiękowa może być bardzo różna, że imersja właśnie to nie jest tylko gdzie słyszymy instrument, ale możemy stworzyć atmosferę, możemy przenieść słuchacza w zupełnie inne miejsce, wystraszyć go czasem. Tak jak tutaj koledzy wcześniej rozmawiali, że możemy na pustyni pokazać uczestnikom, jak to jest być w dżungli na przykład, albo na Syberii, kiedy wiatr wieje i pingwiny hałasują. My, którzy odwiedzamy ISE, te targi, jesteśmy zainteresowani technologiami i sprzętem. My nie mówimy tutaj dużo o technologii, ale pokazujemy, że mamy nowy sprzęt i mówimy o tym, co on może. I mamy, mamy nasz jemachowy procesor dm 7 który już jest obecny na rynku. Ale do niego już bardzo szybciutko, wkrótce będzie można dokupić licencje imersyjne. I to zarówno na miksowanie przestrzenne, jak i na wsparcie akustyki. Jako moduły do wrzucenia na pulpit i jednocześnie ten procesor może robić wszystko inne. Czyli może zarządzać systemem nagłośnienia, jest tam automatyka logiki. W zasadzie ogranicza nas tylko wyobraźnia. I do tego, Nexo wypuszcza jakby większego brata DM7, DM10, który może trzy razy więcej niż DM7. Także możemy sobie to skalować bardzo elastycznie. Co i kiedy chcemy robić za pomocą tego procesora i to jest jakaś taka taka nowość technologiczna, którą tutaj chcemy zajawić. Instalacja, którą tutaj mamy, to jest około 50 głośników e, nad głową wokół nas, e, subasy gdzieś są pochowane, e, przygotowywaliśmy się do tego na no kawałek czasu, bo już w ubiegłym roku to się zaczęło i ta kompletna instalacja była złożona w ogóle w magazynie zupełnie gdzie indziej w Europie, wcześniej sprawdzona i potem przeniesiona tutaj, a tutaj jesteśmy od 29 stycznia już szlifując rzeczy, bo na przykład to, co będziemy słuchali już za 14 minut, było przez ładnych parę godzin przygotowywane też na miejscu jakby adaptowane, bo każde miejsce brzmi troszkę inaczej, ma trochę inną akustykę i ta przestrzenna produkcja została specjalnie dopieszczona, żeby tutaj w tym miejscu pokazać się z jak najlepszej strony i no i tak, mówiłem o technologii. Ale jest też jeszcze inna nowość. Sound XR, czyli Extended Reality. I chcemy właśnie pod jedną nazwą, pod jedną ideą połączyć rozwiązania imersyjne w pomieszczeniach, poza pomieszczeniami i też na słuchawkach i w domach i we wszystkich miejscach. Tu nie chodzi tylko o to, żeby połączyć Doświadczanie imersyjne i je poszerzyć. Ale to oznacza jeszcze inną ważną rzecz. Że chcemy to robić razem, łączyć siły z Nexo i Steinbergiem dla preprodukcji. I to nie jest codzienna sytuacja. I weszliśmy właśnie na tą drogę, żeby to robić razem, po to, żeby dostarczać kompleksowe rozwiązanie do, do całego procesu. Produkcji. Ja już muszę kończyć, dlatego że za chwilę zaczyna się kolejny pokaz i zapraszam wszystkich do, do szukania w sieci informacji o naszych kolejnych pokazach, bo myślę, że będziemy ich sporo robili w Polsce już niedługo.